No i niech mi ktoś próbuje wmówić, że mecze w sobotę o 12.30 są w większości przypadków nudne. Każdy kto tak twierdzi, a nie oglądał dzisiejszego meczu MKS-u z RTS-em, niech jak najszybciej obejrzy powtórkę lub chociażby, nie wiem no, spojrzy w statystyki. Bo mimo, że spotkały się dzisiaj dwa Benjaminki ekstraklasy, to jednak sam mecz i atmosfera stały na najwyższym poziomie. No może samo sędziowanie było <laughs> Fujowe, ale o tym będę mówił w dalszej części tego materiału. To sam mecz samo starcie było po prostu mega. Łódzki Widzew pokonał Koronę Kielce na jej obiekcie 1-0 po golu Mato Milosza w 91 minucie. Po wcześniejszej praktycznie całkowitej dominacji Łodzian na Murawie. I w sumie ostatecznie ucieszyłem się, że to właśnie Milosz był strzelcem tego gola, bo było mi go nieco szkoda ze względu na ten upadek w pierwszej połowie przy chorągiewce z rzutu rożnego, po którym nieco na trybunach było słychać śmiechy. Zasadził genialnie pod poprzeczkę po dobrej asyście Pawła Zielińskiego. I powiem tak, brawo dla Łodzian że starali się do końca. W ostatnim meczu z Radomiem te zmasowane ataki nie przyniosły praktycznie żadnego skutku, a wręcz 0 punktów. A dzisiaj w Kielcach nie podłamali się, mimo tego wyniku 0 do 0 utrzymującego się? Mimo wielu niesprzyjających czynników, takich jak głębokie cofnięcie rywala. Lekka nieskuteczność, mimo wszystko, no i postawa sędziego, ale o tym będę mówił we fragmencie o koronie. Walczyli po prostu do końca, i złożyło się na to wielu piłkarzy, i nie tylko tych ofensywnych. Bo rzut karny, bardzo wątpliwy zresztą, a śmiem też zaryzykować stwierdzenie, że nie powinno go w ogóle było tam być. Wybronił mój W. <laughs> nie, no miałem tego nie robić, no nie będzie tego żartu. Henry Krawas z rzut rzutkarny. Wcześniej też na przykład do sieci z bardzo niełatwej sytuacji trafił Jordi Sanchez, natomiast sędzia doszukał się tam spalonego niewielkiego, ale jednak. Ale sama decyzja i uderzenie naprawdę kozak, bo wielu piłkarzy z Ekstraklasy po prostu wychodząc sam na sam z bramkarzem, podeszłoby jak najbliżej i z najbezpieczniejszej sytuacji oddaliby strzał. A Jordi Sanchez po dostaniu świetnego przerzutu, Przyjął piłkę, lekko poprowadził, a potem uderzył z około 16 metra płasko. Bardzo mocno. I Ja szkoda, że to nie zostało uznane, bo naprawdę stalowe nerwy i nie powiem co stalowego tam gdzieś indziej. Ale oprócz piłkarzy defensywnych to piłkarze ofensywnie dzisiaj królowali Kun, Terpiłowski, może dzisiaj nieco niedokładny, ale bardzo chłopak się duże starał. To samo Paweł Zieliński, to samo Marek Hanouszek, naprawdę. No i oczywiście ma to Milosz. I mówiłem wam ostatnio w ostatnich filmach, że fakt, że widzew przegrał dwa ostatnie mecze dość wyraźnie, o niczym zupełnie nie świadczy, a już na pewno nie o tym, że RTS puchł. Bo też takie komentarze już gdzieś się pojawiały, nawet pod swoimi filmami takie czytałem. Porażki z różnymi rywalami zdarzają się w Ekstraklasie i to seriami. Notorycznie. I to jest autentycznie chleb powszedni, chociażby w tamtym sezonie Lech Pozeń, który ostatecznie był mistrzem Polski, miał bardzo słabe fragmenty sezonu. Tak samo Raków Częstochowa nawet w tym sezonie, który jest ewidentną maszyną do wygrywania, przegrał z Górnikiem i przegrał wyraźnie z Krakowią na przykład. A będąc Beniaminkiem widzów, prezentując się tak jak dzisiaj, naprawdę nie ma się czego wstydzić, i do tego wstydu powinno być mu jak najdalej. Szczególnie, że mieli dzisiaj sporo przeszkód, by zdobyć ostatecznie te trzy punkty. Między innymi koronę Kielce, czyli rywala, który no nie był dzisiaj faworytem do zdobycia czegokolwiek. Patrząc oczywiście przez pryzmat ostatnich wyników obu zespołów i pozycji w tabeli. Chociaż ja uważam, że mimo wszystko zespół z Kielc nie był dzisiaj aż tak bardzo na straconej pozycji. By nie móc zdobyć dzisiaj kompletu oczek. Tym razem natomiast patrząc przez pryzmat tego, jak prezentowali się w drugiej odsłonie w meczu z Lechem, gdzie byli w stanie odrobić dwubramkową stratę na terenie rywala, a przede wszystkim dokonać całkowitego zrywu w swojej grze, bo w pierwszej odsłonie nie dało się na Kielczan po prostu patrzeć. I wiele osób też uważało, że te rzuty karne dla korony nie powinny miały mieć miejsca. Ja się z tym nie zgadzałem. I nie zgadzam się nawet teraz, bo spokojnie analizując powtórki, mogliśmy zobaczyć, gdzie były dane przewinienia i można to było wytłumaczyć. Tak, dzisiejsze decyzje pana sędziego były naprawdę mocno niepokojące. I nie mówię tu nawet o nieuznaniu tego gola Jordiego Sancheza, bo spalony, mimo że minimalny, to jednak tam był. Ale rzut karny dla Korony Kielce w drugiej odsłonie po rzekomym kontakcie Kroj z riglera z trojakiem, no jest dla mnie niewytłumaczalne kompletnie. Bo dostaliśmy kilka powtórek tej sytuacji, tego kontaktu w polu polukarnym i przysięgam wam, że zazwyczaj jestem sceptyczny co do właśnie osób, które narzekają na sędziów, tak w tym przypadku. Nie wiedziałem, nie wiedziałem co się dzieje. Jeśli ktoś z Was posiada szerszą wiedzę na temat tej sytuacji, bo ja się nie zamykam na poglądy innych, to serio, dajcie znać, jak Wy na to patrzycie, bo to jest dyskusja. No i też inną potężną kontrowersją, chociażby nie było podyktowanie rzutu karnego dla widzewa w pierwszej odsłonie, gdzie Jordi Sanchez wręcz zwijał się z bólu po faulu Zapytowskiego. Zapytowskiego, który tak swoją drogą zagrał dzisiaj genialne zawody, świetne interwencje chłopaku. Ale nie można też zabierać Zapytowskiemu, że sfaulował Jordiego Sancheza w polu karnym, gdy ten biegł do piłki. I nie było rzutu karnego, mimo że kontakt był ewidentny. A może nie aż tak ewidentny, ale znacznie bardziej ewidentny niż, niż z riglera z Trojakiem. Ogólnie już wracając, no powiedziałem, co miałem powiedzieć. Korona zagrała dzisiaj naprawdę nie najgorzej, ale nadal źle. Jedynie dzisiaj nieco chętniej kontrowała i była troszeczkę groźniejsza w tej kontratakach, ale ta druga odsłona, a przede wszystkim jej końcówka to był podobny marazm jak przy ostatnim meczu domowym z Piastem. Po tym spotkaniu zespół z Kielc jest na przedostatnim miejscu w tabeli z 13 punktami, a Widzew jest trzeci i ma 29 i bardzo przyjemnie ten zespół sobie przezimuje. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, na Facebooka Tradaj, do dzielenia się swoimi opiniami na temat sędziowania w tym meczu pana sędziego i do posiadania dobrego humoru, gdyż no, widzimy się sporo dzisiaj.